Dzisiaj nie wyjechałem, bo zobaczcie, jak drzewa napitalają. Jaki wiatr u nas jest duży. Nie ma sensu, piździawa taka jest, że szok. Nawet dla mnie, dla zaprawionego, to jest pogoda słaba. I dlatego po prostu odcinek z garażu. Tutaj macie całego mojego Raptusa. Musiałem sobie trochę poprawek porobić. Tutaj jeszcze muszę zaślepić otwór po wsteku. Wstek już jest sprzedany. Co jeszcze sprzedany jest? Stary licznik. Tutaj muszę zrobić jakąś zaślepkę. Tak, tutaj mi zostało puste miejsce po kontrolkach oryginalnych Raptora. Zaślepimy to tutaj jakimś, nie wiem, grawelkę się jakąś wstawi, byle gobso. Lusterka musiałem podokręcać. Czekam na zwrot kasy za licznik. Tutaj mam wszystko wyprowadzone. Jak tylko kupię, no to zamontuję. Muszę kupić licznik 2017 rok, znaczy z tego okresu. Nie wiem, od 2016 do 19 albo 20 przed liftem. No, ceny są kosmiczne tych liczników, bo zaczynają się od 900 do 1900 używki. Ale tutaj Kamil mi wszystko zostawił, wyprowadził kostkę. Oczywiście wcześniej była sprawdzana na innym pożyczonym liczniku i było wszystko dobrze, tylko muszę mieć ten licznik z ABS-em. Tutaj jest gdzieś półka, muszę też zabezpieczyć moduł. Gdzie to jest? No nie widzę. Skarpety muszę kupić. Najlepiej teraz czarne z białymi jakimiś napisami. Tu, jak widzieliście, to wszystko mam ramę i nerf bary pomalowane na czarny mat. Myślałem tak nad siedzeniem, żeby je wymienić, oprzyć, ale Oskar mówi, że lepiej, żebym to sprzedał, kupił drugie, jakieś stare i wtedy ładnie oprzył. Nie wiem, zobaczę. Zależało mi na tym, żeby to siedzisko nie było takie ślizgie, żeby było bardziej porowate. No co, rolki zostają do nauki gumy wolnej. Fajnie wystaje teraz ten wydech FMF-a. Ładnie jest widoczny, ładnie gada. No tutaj mam też zmiany na... Tak, zmiana w ogóle całego napędu, zębatek, łańcucha, zmiana tarczy hamulcowej. Tutaj mam też ABS. Oczywiście nie działający, ale zlicza właśnie prędkość. Awaryjne mam, bo nie miałem. Muszę sobie jeszcze tutaj... O, to jest przycisk awaryjny, na razie tak schowany. Kierunkowskaz musiałem sobie wymienić, bo te chinole to są jednak słabe. Musiałem do starego powrócić, bo przestał działać. Znaczy, jak się pukało, to coś tam działało. Tutaj tej obudowy nie idzie dobrze skręcić, dlatego że jest ten handbar. Rolka. Ta rolka jest po prostu pokrzywiona. Nie wiem od czego, ale chyba od gleby, bo jak wtedy w ten rów wywaliłem, to cała była pokrzywiona. Wyłączę z tobą. Lampy działają. Nie działają. Chyba dopiero jak go odpalę, to działają.
No właśnie, trzeba odpalić. Pięknie to chodzi. Tu mam włącznik wentylatora. Kierunkowskazy. Prawy, lewy, klakson nawet działający. Także parę drobiazgów zostało jeszcze do zrobienia. Nie będę zakładał tego szperacza halogenu. Zostawiam tak jak jest, nie podoba mi się. Przestał mi się podobać. Zresztą nie używałem go nigdy. A tak to cały dziób jest odsłonięty i teraz to taki prawdziwy Raptor. Nie zakładam tego na razie. O, kalendarze, patrzcie. Można już zamawiać przy okazji. No i możecie wbijać na sklep legopso.kupsel.pl. Bluzy macie w Legopso bardzo dobrej jakości. Miałem takie pytania od Was, czy okleinę będę zmieniał. Powiem Wam, że nie zmienię okleiny, dlatego że tą okleinę, już tam odpowiadałem w komentarzach na pytania, ale tu odpowiem Wam jeszcze na odcinku, że tą okleinę po prostu wybrali mi widzowie i widzowie dali na to pieniądze, także ta okleina zostaje. Razem z kumą to oklejałem. No po prostu, no podoba mi się. Kolektory, słuchajcie, kolektory też bardzo ładnie. To wszystko Kamil wyprowadził. Nówka sztuka. No wiem, że ten kolor matowy czarny może tutaj od kamieni, od pęki jakiś tam może odpękiwać albo się przecierać, ale to nic. Będę domalowywał po prostu. A muszę Wam powiedzieć, że słab to duża inwestycja to jest. Trzeba liczyć od 15 do 30 tysięcy nawet. Zależy kto, co i jak. Ja jeszcze inwestycji nie mam skończonej, bo no nie mam licznika. To muszę kupić. No i jeszcze zobaczymy, co jeszcze wyniknie. No, piękne jest po prostu. A te skarpety to myślałem sobie właśnie czarne z białym napisem Yamaha. Tutaj na amortyzatory. Oczywiście tu puszki już bym musiał zmienić na black. Albo niekoniecznie. O, Kamil mi też jeszcze go trochę usztywnił, bo mówił, że mam go po prostu bardzo, bardzo miękkiego. I teraz tam sprężynę trochę. Tak, zmienił, naciągnął sprężyny. Tak samo przód, jak i tył. No i co? I teraz tylko zasuwać. Czekam na pogodę. Jutro będzie pogoda, no to siadam i jadę. Jakiegoś vloga trzeba będzie nakręcić. No szkoda, że tego licznika kupowałem i kupiłem zły. Kupiłem po lifcie.
No i co, tylko o, tutaj ładny mi zrobił też starter, rozrusznik, wszystko pod kolor. No, tu będę musiał sobie otwór przewiercić gdzieś, właśnie na te awaryjki. Przełącznik tutaj jest nawet dobry, pasuje mi to wszystko. Aha, tutaj długie mam jeszcze, nie pokazałem wam. Ale to działa dopiero na zapalonym silniku. No i ciekawy jestem tego. Ciekawy jestem tego licznika, jak to będzie wszystko tutaj pokazywało. Co prawda nie jestem zwolennikiem pokazywania kilometrów na godzinę. Klaudia chciała się przejechać, także pewnie jak wyjadę, no to dam jej też się przejechać kawałek. Kuba jutro przyjedzie. No to też kawałek się przejedzie. Na sobotę chcemy pojechać na Godziębę. Przetestować go. Że będzie git. W końcu raptor u mnie. No, później mogę sobie jeszcze to zdemontować, dać do szkiełkowania, dać do pomalowania te osłony wahaczy. Nie wiem, no mi się te kolory komponują, mi się to podoba. Wszystko pod silnik, silnik ładny kolor też ma. Dla mnie to jest jak nówka sztuka po prostu teraz ten raptor. Nówka sztuka. Listki zostają. Pod kolor pasują. Albo mogę założyć te listki jeszcze czarne. Też mogą pasować. Te, które są na Kajo na przykład. Rockstar. Albo wymienić na czarne. Nie, zostają te. Pasują do okleiny. Z kierownicą nic nie będę kombinował. Zostaje ta, która jest. Nie będę się uczył od nowa czegoś. Każda zmiana w ogóle wysokości kierownicy, szerokości, to jest nauka od nowa jazdy. Kurde, no korci mnie, żeby wyjść, ale mówię, wieje tak dzisiaj, że pogoda nie sprzyja. Nie chce się po prostu i w ogóle zmęczeni. Ja jestem zmęczony i Oskar po wczorajszej jeździe 15 godzin w trasie. Od 8 rano do prawie przed północą. A z tym siedziskiem, no to jeszcze zobaczę, no zobaczę, może gdzieś kupię takie siedzisko, ale to nie na ten miesiąc. Chociaż ono jest ładne, no podoba mi się to siedzisko, ale ze względu na to, że jest tutaj ślizgie, nie chcę. Bo jak sobie dopiono, to go dam. No, żebym po prostu nie spadał z niego, żebym mógł się jakoś utrzymać na siedzisku. Chyba, że jakieś sznity sobie tu wszyję. Nie. Także no wszystko mam takie pod kolor, pod kolor. Trochę srebrnego, trochę białego, trochę fluo, czarny na to. Nie wiem, bo tak teraz jakby człowiek chciał, żebyśmy teraz tak to zamieniać na czarny kolor, to wszystko tutaj. Nie, nie, to po prostu to jest czarne felgi zmieniać. Czarne sprężyny założyć.
to jest zaciski. Nie. To są już koszta bardzo wysokie, także zostaje tak jak jest. Dla mnie, tak jak powiedziałem, to jest jak nówka z takimi dużymi, brzydkimi kołami. Ale praktycznymi, bardzo praktyczny do nauki jazdy na wolna guma na kładzie, na dwóch tylnych. No dobra, słuchajcie, to kończę. I czekajcie na odcinki z jazdy. Dzisiaj sobie właśnie wszystko posprawdzałem jeszcze przed jazdą. Zmieniłem ten kierunkowskaz, żeby to wszystko tutaj grało i buczało. Tablica jest. Jest. Nowy napęd. No i biegi. Przede wszystkim biegi, które chodzą jak w każdym moim sprzęcie, czyli jedynka na dół, reszta wszystko do góry. Jakie to wszystko czyściutkie. Trochę tylko ochlapane. Jak po placu targowym jeździliśmy na testy. No dobra. To nara. Hejos.